Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie z siedziby Desy Unicum przy ulicy Pięknej 1A w Warszawie, gdzie obecnie możemy podziwiać wystawę przedaukcyjną sztuki fantastycznej Surrealizm i Realizm Magiczny. Jako koordynator tej aukcji chciałabym pokazać Państwu wystawę i opowiedzieć o kilku najciekawszych obiektach. Zapraszam. Pierwszym, najciekawszym obiektem na aukcji będzie praca Zdzisława Beksińskiego, pochodząca z 1976 roku, pochodząca z okresu fantastycznego. Ten okres w twórczości artysty wydaje się być najbardziej interesującym i poszukiwanym przez kolekcjonerów, dlatego też jest to wyjątkowa praca. Pejzaż surrealistyczny, gdzie na większości pracy dominuje ciemne niebo, z którego wyłania się głowa. I chciałabym przytoczyć tutaj fragment wypowiedzi samego mistrza, który mówił o tym, dlaczego właśnie ten motyw głowy bardzo często przewija się u niego w pracach. Zdzisław Beksiński powiedział: po prostu lubię malować głowę. Nie umiem wytłumaczyć dlaczego. Głowa jest wspaniałym polem do improwizacji. Lubię improwizować, konstruować, przekonstruowywać, a szczególnie lubią wariacje. Taką technikę spotykamy w muzyce, sądzę więc, że jest ona możliwa i w malarstwie. Żeby wariacje były powszechnie czytelne dla kogoś, kto nie jest wyciągnięty w samą technikę malowania, temat tych wariacji musi być powszechnie znany. Głowa to właśnie taki temat. Nawet głowa z 30 oczami, 5 nosami będzie nadal głową. Wszyscy ją tak odczytają. Czyli iście surrealistyczny właściwie fragment wypowiedzi mistrza, ale na pewno jest to pozycja bardzo warta Państwa uwagi, zwłaszcza, że w obecnym czasie prace Zdzisława Beksińskiego, ceny prac tego artysty osiągają naprawdę zawrotne sumy. Kolejną pozycją, na którą na pewno warto zwrócić uwagę, jest praca Jacka Jerki, którego w kręgach surrealistycznych nikomu nie trzeba już przedstawiać, pochodząca z 1989 roku. Mówię tutaj akurat również o czasie powstania, ponieważ był to też bardzo ważny czas przemian społeczno-politycznych dla Polski. Sam obraz przedstawia zakład stolarski. Oczywiście jest umieszczony gdzieś pomiędzy łanami zbóż w polu, prawdopodobnie gdzieś sierpniowe, burzowe niebo. Oczywiście mnogość symboliki, mnogość detali. Wszystko ujęte w bardzo ciekawą i zaskakującą kompozycję. Możemy też odczytać właśnie pewne fragmenty, które są zaangażowane społeczno-politycznie, jak to bywało w obrazach Jacka Jerki. Tutaj mamy Bobra, który czyta gazetę Solidarność. I warto tutaj również nadmienić, że prace Jacka Jerki osiągają ogromne ceny na ostatnich aukcjach, chociażby Światło dla każdego, obraz, który został wylicytowany za ponad 400 tysięcy złotych. Przy okazji mówienia tutaj o tych największych pozycjach, myślę, że też bardzo ciekawie wpasował się pejzaż surrealistyczny Tadeusza Jerzego Mroza. I też chciałabym zwrócić Państwa uwagę na dwie pozycje, jakie pojawiły się właśnie w tym katalogu. I myślę, że w dwóch słowach najlepiej scharakteryzować to malarstwo jako pejzaż oniryczny. Teraz porozmawiamy z koordynatorką sprzedaży naszej aukcji sztuki fantastycznej, panią Jadwigą Beck, na temat prac Tomasza Sętowskiego. Na najbliższej aukcji pojawią się trzy wyjątkowe płótna tego artysty z trzech różnych okresów jego twórczości. Pierwszą z nich jest praca z 1987 roku. Jest to Kobieta z piórami. Jedna z najwcześniejszych prac artysty w jego twórczości i bardzo nietypowa dla niego praca. Kolejną z nich jest Skrzypek z serii Podwodny Świat. Jest to praca z 1997 roku. Jest to motyw już często spotykany w twórczości Tomasza Sętowskiego. Trzecią i najbardziej wyjątkową pracą na tej aukcji jest Skazany na obżarstwo.
Na obrazie tym Sentowski pokazał diabła, który karmi człowieka pieniędzmi. Oprócz tych prac pojawiają się na naszej aukcji również trzy wyjątkowe akwaforty tego artysty, które każdy szanujący się kolekcjoner surrealizmu powinien mieć w swojej kolekcji. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj razem z nami może być sam Rafał Olbiński. Witam bardzo serdecznie. Moja ogromna przyjemność, że wreszcie jestem zaproszony do tych fantastycznych salonów Desy. Zresztą ubrałem się nie najlepiej na tę okazję pierwszej wizyty, ale potworna burza była przed chwilą, to właściwie taki ochronny, apokalipsa, tak. Tak, ochronny strój. Także przepraszam Państwa bardzo. Myślę, że znakomicie się Pan wpisał w wystawę. Na wystawie i na aukcji będzie można wylicytować trzy prace Rafała Olbińskiego. Przy jednej z nich stoimy. Jest to praca pochodząca z tego roku, La Pologne et une femme. I chciałabym tutaj zapytać o inspiracje, jakie panu przyświecały podczas właśnie powstawania tej pracy i czy ma to związek z jakimiś ostatnimi właśnie wydarzeniami społeczno-politycznymi, przemianami w Polsce, które się dokonują? Tak, to jest jeden z niewielu obrazów, który ma coś wspólnego z tym, co się dzieje w Polsce. To jest mój taki hołd dla kobiet w Polsce, dla właściwie w tej ciemnej dziurze, w której się wszyscy znaleźliśmy, takiego powiedzmy wczesnego średniowiecza. Kobiety są prawdopodobnie jedyną nadzieją na to, że z tego wyjdziemy i dołączymy do cywilizacji Zachodu. A takie fantastyczne kobiety jak na przykład Tokarczuk czy Janda czy wiele innych, nie mówię o tych znanych nazwiskach, ale mówię o tych kobietach, które walczyły z pandemią, pielęgniarkach, które poświęcały swoje urlopy, nieprzespane noce i tak dalej, i tak dalej. Kobiety, które w końcu w jakiś sposób dały znać o swoich opiniach krytycznych czy niekrytycznych, ale były słyszane. I to jest mój taki hołd. Dlatego się nazywa po francusku, ponieważ malowałem to na Wyspie Francuskiej Martynika. No i La Pologne et une femme. Uczę się francuskiego, także po prostu byle okazję wykorzystuję do tego, żeby używać tego języka. No, nadzieja jest, że może za pół roku będę mógł z panią wreszcie rozmawiać po francusku. Dalej o tym obrazie. No, jest to obraz taki, który dla mnie tego typu... szukam odpowiednika, image tego typu, żeby nie powtarzać słowa obraz. Praca, są dzieło. Dzieło, tak. Są bardzo jakieś takie wygodne, ponieważ ja wierzę w to, że dobry obraz powinien być polskim prosty. Ktoś mi pięknie powiedział, że wielcy artyści są wielkimi upraszczaczami. Także te wszystkie elementy niepotrzebne się wywala. To znaczy tak u pana chyba jest. Ja mówię oczywiście o swoim credo artystycznym. Każdy ma swoje, każdy artysta jest swoją osobną planetą, osobnym cudem świata. To jest moje credo, oczywiście. Ja też urodziłem się, znaczy wychowałem się na polskiej szkole plakatu. Nawet tam trochę praktykowałem ten plakat. I uważam, że ten dobry obraz powinien mieć to samo, co dobry plakat, czyli mieć siłę ściany, to znaczy power of the wall. Oraz właśnie to, co jest najważniejsze w plakacie, ten najpierw wizualny wykrzyknik, a potem wizualny znak zapytania, że zatrzymujemy się przed tym obrazem, bo nas zatrzymuje przez kompozycję, kolor, formę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I potem zadajemy sobie pytanie, a co to znaczy? I to jest to najważniejsza chyba, najważniejszy moment w relacji między odbiorcą a obrazem. Ten proces myślenia, proces, kiedy otwieramy swoją wrażliwość i interpretujemy. Dokładnie. To. Właśnie w jednym z wywiadów powiedział pan, że tak naprawdę ta interpretacja rodzi się w głowie odbiorcy, że to ta styczność pierwsza z obrazem rodzi pewne pytania i u każdego z nas tak naprawdę pojawiają się inne, bo każdy z nas ma inne doświadczenia, przeżycia, więc my to możemy przerobić na coś własnego. Ale czy to też nie jest tak, że tak naprawdę musi się pojawić u pana jakaś koncepcja? Czy dzieje się to niejako automatycznie? Pytam dlatego, że właśnie rozmawiając z różnymi artystami, bardzo często mi mówią, że nie, Samanta, słuchaj, to jest zapis automatyczny. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale ja podchodzę do płótna i po prostu wiem, co mam namalować.
Czy też jest tak u pana? Ja nie wiem, po prostu. Ja też byłem w Ameryce przez wiele lat tak zwanym komercjalnym ilustratorem i z taką etykietą konceptualny artysta, czyli ja wymyślałem. To znaczy, jeżeli dyrektor artystyczny, powiedzmy przykładowo Newsweeka, czy Time Magazine, czy jakiegoś wydawnictwa książkowego, nie miał pomysłu na okładkę, w związku z tym dzwoni do takich artystów jak ja, kilku takich było w Ameryce, którzy wymyślali mu to. Najczęściej były to te trudniejsze problemy, których on nie mógł rozwiązać, dlatego dzwonił do bardziej inteligentnych od siebie, to znaczy nas, w tej grupie bezwstydnie się sam reklamuje, ale to była fantastyczna szkoła, że musiało się wymyślić na zadany temat. A to było na czas, że na przykład na mamy dwa dni i musimy mieć okładkę? Dokładnie. To chyba najszybszą okładkę, jaką zrobiłem, to do Szpigla, do magazynu Szpigel, w ciągu 5 godzin. Od pomysłu do zatwierdzenia i do wykonania tego. Czy te pomysły się kiedyś kończą? Bo tak też się zastanawiałam, patrząc na tą niekończącą się właśnie gdzieś tam wielość motywów kolejnych. Czy nie jest tak, że dochodzi czasami do takiego kryzysu twórczego i mówi: kurczę, nic już więcej nie wymyślę? Znaczy ja na razie nie spotkałem się z tym, bo ja mam za mało czasu, a dużo pomysłów jeszcze. Jestem w tym takim punkcie swojego życia. To fajnie. Mam nadzieję. A poza tym u mnie pomysły się, to też rutyna, też praktyka przez wiele, wiele lat właśnie tej komercjalnej ilustracji, gdzie na przykład kiedyś byłem też zatrudniany przez Newsweek magazyn w Nowym Jorku jako ten wymyślacz układek, czyli robiłem tam 10 szkiców na dany temat i potem ktoś inny, albo ja, albo fotograf, albo tego, to wykonywał. Czyli to dla mnie jakby naturalne. A potem wymyślamy nowe rzeczy, jeżeli widzimy nowe rzeczy. My jesteśmy tylko takim zwierzęciem, które zżera tam coś i z tego powstaje coś nowego. Czyli te podróże na pewno bardzo też otworzyły gdzieś panu ten umysł. Ale oczywiście. Rozmowy z różnymi ludźmi. Tak, podróże, to że na przykład robię różne rzeczy. Teraz zrobiłem scenografię do Don Giovanniego, do opery kameralnej. Zresztą w przyszłym miesiącu ta scenografia jedzie do Plovdiv, do tego starego amfiteatru rzymskiego będzie przedstawiana w tym amfiteatrze. Czyli ciągle są nowe doświadczenia, ciągle są nowe jakieś rzeczy. Także właściwie trudno nadążyć z tymi pomysłami, które powstają właśnie Trzeba je gdzieś spisywać. Nie, czy nawet nie, bo to wynikają, jak już mam czas, żeby coś namalować. Rozumiem. Ale to także nie wiem, czy odpowiedziałem w pełni, chaotycznie. Będąc jeszcze tutaj, stojąc przy tym obrazie, wcześniej przed nagraniami rozmawialiśmy na temat tego, że bardzo wiele lat mieszkał pan za granicą i wciąż pan mieszka. W ogóle migracja i to, że już gdzieś żyje się gdzieś indziej, sprawia, że człowiek w inny sposób myśli o Polsce. Czy rzeczywiście tak jest? Oczywiście, że tak. No, na pewno jest ten moment taki, jeżeli daleko jesteśmy od kraju, dosyć długo, idealizacji. Czy odrzucamy wszystkie te złe wspomnienia, myślimy tylko o tych dobrych wspomnieniach. Polacy się jawią jacy fantastyczni, otwarci, otwarci na kompromisy, przyjaźni, miły, za granicą? Uśmiechnięci ludzie. Nie, tam się, w naszej wyobraźni tak się jawią. No ale potem się konfrontujemy na przykład w Subwayu Nowojorskim, gdzie widzimy tych Polaków, którzy co drugie słowo mówią na kaji, mówią tylko głównie o dolarach. Mimo, że... zarabiać dolary. Właśnie. A Nowy Jork ma tyle fantastycznych do zaoferowania. Teatr, opera, wystawy, koncerty. Fantastyczne miasto. Ludzie z całego świata przyjeżdżają tam, oferują swoją wyobraźnię na sprzedaż, a ci Polacy, co przyjeżdżają, dokładnie mają to do swoją parafię na Greenpointie. Jadą do roboty, mieszkają w 10 w jednym pomieszczeniu wielkości buta. To jest nasz naród niestety. W 99% jesteśmy tanim bydłem roboczym. Ale oczywiście to są wyjątki, są fantastyczne osobowości. Ta stara emigracja, na przykład Paderewski w końcu, to przyjacielem Wilsona. Gdyby nie Paderewski, gdyby nie przyjaźń z Wilsonem, pewnie granice Polski byłyby inne. Prawdopodobnie Polska, nie wiem, czy w ogóle by istniała. I tak dalej. Mężem Glory Vanderbilt, którą kiedyś poznałem, fantastycznej kobiety, tej takiej, jednej z tych rodów,
złotej ery amerykańskiej. Pierwszym mężem był Leopold Stokowski, fantastyczny. To była arystokracja, w sensie nie tam tytułów, tylko arystokracja intelektu, arystokracja talentu, arystokracja moralności, cnót i tak dalej. To byli ci Polacy. No a niestety ten podział tutaj w narodzie, taki jaki widzimy, jest. No. Jest 10% fantastycznych ludzi, a reszta to jest właśnie ci, którzy wyjeżdżają po to, żeby zarabiać dolary, dokładnie, tak. Nic z tym złego nie ma oczywiście, ale brak ambicji, brak edukacji, brak tego i tego. Dlatego my edukujemy w dziedzinie sztuki. Nie tak, sztuka jest fantastyczna takim, no, przekaźnikiem właśnie. Przekaźnikiem tych wartości, które... Sztuka nas uszlachetnia. Ta dobra sztuka, najlepsza sztuka. Jednym z celów tej najlepszej sztuki, żeby odbiorca mógł wejść na wyższy poziom. Dokładnie. Na wyższy poziom estetyki, wyższy poziom moralności, wrażliwości i tak dalej, i tak dalej. Ta najlepsza sztuka to robi. To tak prawda. I tak się właśnie staramy też robić, żeby wychodzić do ludzi, tak, między innymi z tą sztuką, bo mówią, że tak naprawdę jak są spełnione wszystkie podstawowe gdzieś tam potrzeby człowieka, to dopiero ten człowiek zaczyna szukać i kiedy ma czas. Na to, dokładnie, ten czas, prawda? Ten czas, bardzo cenny czas, który sprawia, że możemy się po prostu skupić na czymś innym, na rozwijaniu siebie. Aby tak było. Chodźmy teraz do dwóch kolejnych pozycji, które pojawią się na aukcji i które obecnie można oglądać na wystawie. Są to te dwa obrazy. Conversation contre le, czyli jedno z tych, i Breakfast at Jardin. Jardin de Tuileries. Dokładnie. Bo ja jestem francuski, się nadużę, także potrafię. Możemy sobie języki połamać, tak, ale. Oczywiście. Tak, ale to są te dwie prace. Czy przypomina sobie pan, jakie były właśnie motywy, inspiracje do powstania tych prac? No, bardzo właściwie dużą częścią tej biblioteki inspiracji dla mnie jest mitologia grecka, jest właściwie ta kultura hellenistyczna. Są. Tak, jak zresztą powtarzałem wiele, nasza cywilizacja zachodnia ma te dwie nogi, jedną chrześcijaństwo, a drugą kulturę antyczną. I uważam, że ta kultura antyczna jest o wiele silniejszą nogą. Tak naprawdę to kultura merytokracji, to kultura... A między innymi też w przeciwieństwie do chrześcijaństwa rola kobiety w mitologii antycznej jest o wiele większa. Tam te wszystkie boginie manipulowały losami bohaterów. Cieszymy się bardzo, że tak często podkreśla pan wartość kobiety. A tak, nie, oczywiście. I to zresztą się przewija właśnie tutaj w takich obrazach, gdzie te echa, powiedzmy, antyku się tutaj przewijają. Oczywiście traktowane w zupełnie inny sposób, nie powiedzmy z przymrużeniem oka, nie ilustracyjny, tylko taki bardziej symboliczny, jak na przykład ten obraz, gdzie powiedzmy, widzimy tam kobietę, która jest liderem, a mężczyzna się wydaje, że on prowadzi. Prawda? To można powiedzieć, że to jest właściwie jakiś tam jeden z tych mitów greckich. Tutaj mamy Afrodytę i mamy Ulyssesa. Nie ma co chodzi. Ulyssesa z tyłu, tak, który jest zależny od tego wszystkiego. Także to jest oczywiście to jest moje założenie i moja interpretacja. Jak mówiliśmy przedtem, każdy widz ma swoją, w zależności od swojej biblioteki skojarzeń. Także to może się kojarzyć Jokojowi zupełnie w inny sposób. Pewnie tak, albo pewnie hodowcy tak. Psów też również. Kolejnym obiektem, o którym chciałabym opowiedzieć, który można oglądać na wystawie, jest rzeźba Artura Chaudry, Regina in Albis. Jest to przepiękna, pierwsza właściwie z cyklu figur szachowych, królowa, która rozpoczyna zupełnie nowy cykl w twórczości artysty. Tych figur ma być docelowo 32. Rzeźba wykonana jest z brązu patynowanego na jasno. Kolejna, ta druga część, 16 figur szachowych, będzie patynowana na ciemno i takim znakiem rozpoznawczym i charakterystycznym jest to, że w każdej tej rzeźbie będą umieszczone kamienie szlachetne. Akurat w tej
niej umieszczony został rubin, w kolejnych będą to prawdopodobnie inne kamienie, które oznaczają, które są, właściwie symbolizują władzę, dostojność, wielkość. Całość rzeźby umieszczona jest na wysokim, pięknym, drewnianym cokole. Kolejne obrazy, o których chciałabym opowiedzieć, a jakie mogą Państwo już oglądać w siedzibie Desy Unicum, to obraz Dariusza Kalety, Stracenie oraz Sabiny Marii Grzyb, Prywatka. Jeżeli chodzi o postać Dariusza Kalety, to jest to bardzo rozpoznawalne nazwisko już od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o surrealizm i realizm magiczny. Rozmawiając właśnie tutaj z panem Dariuszem Kaletą, on często podkreśla, że niekoniecznie jest to dobre scharakteryzowanie jego twórczości, ponieważ bliżej mu prawdopodobnie do symbolizmu niż do surrealizmu. Jednakże tutaj właśnie tak umiejscawiając go, na pewno gdzieś tam są jakieś konotacje i powiązania właśnie surrealistyczne. Tutaj mamy do czynienia z obrazem Stracenie. Ja tylko zapowiem, że artysta zaczął zupełnie nowy cykl w swojej twórczości i kolejna praca pojawi się już na kolejnej, następnej wystawie, która odbędzie się w Sopocie, w Grand Hotelu. I tam już zobaczymy coś, czego jeszcze wcześniej nie było. I nigdy wcześniej spod pędzla tego artysty nie wyszło. Także myślę, że warto obserwować nasze działania również kolejnych aukcji sztuki fantastycznej. Jeżeli chodzi o Sabinę Marię Grzyb, to tutaj również tej postaci nie muszę przedstawiać. W ostatnim czasie prace tej artystki osiągają coraz większe ceny. Tutaj mamy taką uroczą scenkę Prywatki i takim elementem charakterystycznym i najbardziej rozpoznawalnym, jeżeli chodzi o pracę Sabiny, jest księżyc. Księżyc, który jest umieszczony gdzieś tam centralnie właśnie w kompozycji i jest bardzo pięknie oświetlony, doświetlony, który sprawia, że cała kompozycja staje się bardzo symboliczna, przenosi nas gdzieś do krainy fantazji, magii, snu i akurat w tym wypadku przenosimy się na nocną prywatkę, czyli właśnie taką bardzo uroczą scenę. Kolejnym artystą, o którym na pewno warto wspomnieć i przy którym warto zatrzymać się na trochę dłużej, jest Jacek Szynkarczuk i jego Arena Mundi. Tutaj, jeżeli chodzi o malarstwo Jacka Szynkarczuka, jest to niebywała kompozycja surrealistycznego pejzażu. On jest znakomitym operatorem pędzla, jeżeli chodzi o malowanie wszelkiego rodzaju skał, chmur, nieba. I są to przepiękne kompozycje, bardzo często całe miasta, które są gdzieś wykute w skałach, jakieś światy, które istnieją tylko i wyłącznie w wyobraźni. I też warto nadmienić, że ceny prac tego artysty stale rosną. Jedną z takich moich ulubionych pozycji na tej wystawie jest nieomylne oko nawigatora Jarosława Jaśnikowskiego. Każdy, kto kojarzy właściwie malarstwo tego artysty z machinami latającymi, na pewno nie będzie zawiedziony. Tutaj mamy miasteczko, które zostało wydrążone w skalę, które jest podtrzymywane przez gigantycznych rozmiarów balon, który jest napędzany prawdopodobnie przez jakieś silniki gazowe. No i takim właściwie punktem centralnym całej kompozycji jest olbrzymie, wielkie, patrzące na nas oko nawigatora, które obserwuje dookoła całą przestrzeń. Właściwie nie wiemy, gdzie to jest, czy jest to jakaś kosmiczne miejsce, czy też właśnie wyobrażenie artysty. Na pewno warto zwrócić uwagę również na tą pozycję. Artystą, który przenosi nas do naszych wyśnionych krain, do krain marzeń i snów, a konkretnie do Dreamland, jest Piotr Chorodyński. Pierwszy raz pojawia się u nas na aukcjach, z czego bardzo się cieszymy. Piotra Chorodyńskiego pojawią się dwie prace. Dreamland, który jest taką obietnicą o
o wyśnionej krainie, którą każdy z nas nosi gdzieś głęboko w duszy i którą można znaleźć. Dla każdego z nas ona oznacza co innego, bo przecież dla jednego Dreamland może być zupełnie czym innym niż dla drugiego człowieka. Piotr Chorodyński daje nam odpowiedź na to, że te marzenia nasze mogą się ziścić. Podobnie jak w wypadku drugiego obrazu Piotra, Marzyciel 3, który przenosi nas gdzieś też do krainy fantazji, gdzieś do naszego Dreamland, gdzie możemy w spokoju i w odosamotnieniu pomarzyć. Podkreśla również powagę tego, że powinniśmy przebywać sami i czasami zajrzeć w głąb siebie. Myślę, że taką mocną pozycją kolekcjonerską, na którą bardzo warto zwrócić uwagę, zwłaszcza, że ceny prac Jerzego Dudy Gracza osiągają teraz naprawdę zawrotne sumy, jest obraz pod tytułem Jesień z 1983 roku. I tutaj jest to już absolutne mistrzostwo, jeżeli chodzi o malarstwo symboliczne. Jesień przedstawiona w postaci takiej no, mocno starszej kobiety, z czego był właściwie, z czego znamy Dudę Gracza, przede wszystkim z tego, że potrafił tą brzydotę przedstawić w sposób piękny, tak? To jest pewien rodzaj personifikacji tej jesieni, która jest już mocno nadwyrężona czasem. Zapraszam do dalszej części wystawy. Kolejną niezwykle ciekawą pozycją jest obraz Włodzimierza Kwiatkowskiego. Jest to artysta, który na co dzień mieszka, żyje i pracuje w Marbelli w Hiszpanii i tam osiągnął już niebywały sukces. Co ciekawe w tym obrazie, właściwie najciekawsze i najbardziej charakterystyczne dla tego artysty, to fakt, że są to trójwymiarowe prace, które można oglądać z wielu stron. Jest to technika, którą artysta opatentował w urzędzie patentowym, czego nie może powtórzyć żaden inny kolejny malarz czy artysta. Serdecznie Państwa zapraszam na aukcję, gdzie poza tymi trzema takimi niezbyt istotnymi obrazami jest mnóstwo fantastycznych naprawdę dzieł kolegów, artystów. A ten surrealizm w Polsce, przypuszczam, to jest takie antidotum na rzeczywistość, kwitnie. Tak, dokładnie, pięknie powiedziane, antidotum na rzeczywistość. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie już 1 lipca o godzinie 19 w siedzibie Des Unicum. Bo naprawdę jest w czym wybierać. Dziękuję.